O, no usiądź sobie. No tak, o, kokoś. Czy jesteś gotów? Ja się stresuję, Karol, przed razem, bo na przykład, czy dobrze wypadnę, czy będę wystarczająco śmieszny. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Wtorkowy odcinek spokojny. Cześć. Dzisiaj będziemy mieć bardzo pozytywny temat, ponieważ lekko stronniczy ma Was sprawić pozytywny nastrój o 18, albo też później 18, to jest taka nowa godzina, proszę mi nie... 18? 18. 18 to jest godzina lekko stronniczego i dzisiaj mamy pozytywny temat, bliski mojemu sercu, ponieważ ja problem ze wzrokiem mam od młodego wieku i ten pan, o którym dziś będziemy mówić, również problem ze wzrokiem miał dużo poważniejszy, ale Polska go uzdrowiła. Auto go uzdrowiło. Powiedziane jest jakie auto? A nie, a to jest ważne. No, czy Opel, Ad Astra? Żeby ludzie się zaczęli rzucać po tego typu auta? No właśnie, nie jest powiedziane, niestety. To będzie jak taka ospa party, zderzenie z autem. Ale przypomnieć, ospa party. Widziałem post, który nie wiem, czy jest fejkiem, no. Odnośnie ospa party. Jak ktoś tam pyta, jakiś czas temu płaciłem za ospa party 40 zł i co myślicie odnośnie koronawirusa, wolałbym, żeby mój mały już to przechorował i miał ze sobą póki to jeszcze nie... To nie był prawdziwy post. No też myślę, że nie może. To nie był prawdziwy post. Ale wiem, jakie jest koronawirus party, że przychodzą wszyscy i oglądacie Korona Królów. Niewidomy z Gorzowa wpadł pod samochód i odzyskał wzrok. Lekarze są w szoku. Karol, jak często lekarze są w szoku? Pierwsze co robię, to puścił sobie na telewizorze Koronę Królów. Mieszkanie z Gorzowa Wielkopolskiego. Wiesz, gdzie jest na mapie Gorzów Wielkopolski? Który od lat praktycznie nic nie widział, został potrącony przez samochód. Wypadek okazał się jednak dla niego szczęśliwy, jak to możliwe, bo mężczyzna odzyskał po nim wzrok. Tajemniczym uzdrowieniem zaskoczeni są nawet lekarze. Karol, to są ci zależni, a nie niezależni. A nie tak jak pan Jerzy. Jerzy Zięba jest niezależny. Jerzy Ban Zięba. I on się pewnie nie zdziwi. Pan Janusz Guraj przez ponad 20 lat był praktycznie niewidomy. Mężczyzna tak. Nie widział na jedno oko, drugi potrafił dojrzeć jedynie kontury i mocne światło. Wszystko zmienił wypadek. Pan Janusz został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych, czyli no... A nowe prawo wchodzi. Uderzyłem głową w maskę auta, później zsunąłem się na jezdnię, relacjonował wydarzeniom mężczyzna. Po wypadku pan Janusz trafił do szpitala ze złamanym biodrem. W czasie pobytu na oddziale zaczął nagle odzyskiwać wzrok w lewym oku. Po 2 tygodniach mężczyzna widział już wszystko wyraźnie, nawet bez okularów. Zobacz, tutaj jest zdjęcie pana, który patrzy sobie tutaj na rozpiskę. Zobacz. Widzi wszystko, nawet słowa napisane drobnym drukiem. Nawet po hebrajsku. To wciąż nowość, bo od ponad 20 lat walczył... Widziałeś brudne ręce przyczyną wielu chorób? Słyszałeś, że tak jest? Ostra alergia uszkodziła mu siatkówkę. To już jest praca jego. Na lewe no też prawie nie widział. No. Rozpoznawał tylko kontury i ostre światło. A czemu tak ciągle zoomują na te jego oczy biedne? No czaimy, że chodzi o oczy, ale ja kocham telewizję, to jest tak. Słuchajcie, czy są wszyscy teraz? Mamy spotkanie przed tym nagraniem. Słuchajcie, pan odzyskał wzrok, więc wszystkie kamery chciałbym, żeby tak. Zabierzcie dłuższe obiektywy. Oczy. Nie interesują nas jego nogi, brzuch, uszy. Twarz nas interesuje, ale... Oczy. Wyszedł z domu i znalazł pracę. Jest ochroniarzem. No to te numerki, co mówiłem. Wojewódzki. No te numerki. Lekarze zły numerek będzie. Oczy, bo przypadek pana Janusza nie mieści się w żadnych ramach. Może to być na przykład wpływ, tak sobie teraz troszeczkę wymyślam, ale na przykład... Pan jest lekarzem, pan nie może wymyślać. Podawanych gdzieś podczas hospitalizacji, podczas leczenia ortopedycznego, leków przeciwkrzepliwych. Nie rozumiem, czemu nie było żadnego nawiązania do serialu Dr. House w tym materiale. Przecież to się samo prosi w ogóle o to, żeby nawiązać. Czy jesteś gotów na story time? Już tyle historii o ciebie słyszałem, że ja jestem gotów. To nie jest moja historia. Ja się o widzów martwię. Słyszałem w jednym podcaście historię i nie mogę w nią uwierzyć do dziś i wyryła mi się bardzo mocno w pamięci. Był wypadek. Pan jechał samochodem, spieszył się do pracy. Ze skrzyżowania wyjechał mu goleś na rowerze. I mieli wypadek taki, że po prostu on mu wjechał, uderzył tego typa, on wpadł na maskę. Bardzo ciężki wypadek. Ten typ był bardzo mocno połamany. Koleś, który jechał samochodem, miał rozprawę w sądzie, został uniewinniony, no bo to był wypadek, w sensie on nie był ani pijany, ani pod wpływem niczego, ale brzemię tego wypadku ciążyło na nim przez wiele, wiele lat. Koleś, który był połamany i był na tym rowerze, po iluś latach wyszedł z tego, może już chodzić, wszystko jest w porządku. Tych dwóch ludzi nigdy się nie spotkało. Mimo, że mieli wypadek razem? Tak, nie było takiej potrzeby, oni byli gdzieś tam rozdzieleni, nie mieli nigdy ze sobą kontaktu, ale co się okazało? Jeden i drugi chcieli się ze sobą spotkać. Jak dawcy narządów? Trochę coś w tym stylu. Koleś, który jechał na rowerze, przed tym wypadkiem, wiódł bardzo takie...
życie takie, wiesz. Jak ty? A, takie, to tak, niech ci będzie, tak jak ja, tak, a, co tam i tam. Imprezy, alkohol. Po wypadku trochę zaczął mieć taki, przeginam trochę, taki syndrom takiego dobrego, takiego taki mesjański dobrego człowieka, że zaczął być miły dla ludzi. Taki ja. Dawać im dobro, że on czuje, że jest w nowym życiu. A koleś, który popełnił ten wypadek, jego życie toczyło się tylko w dół. Nie mógł się uwolnić z faktu. A wcześniej był dobry. A wcześniej było okej. Nie mógł się uwolnić z faktu, że potrącił kogoś, mimo że wiesz, sąd powiedział, że to był wypadek, no to była twoja wina, ale no, no. Nie idziesz do więzienia. No. W tym podcaście Heavyweight jest cała sytuacja, jak oni się spotkali. Jakie to było. Czy oni się spotykają w podcaście? Tak, tak, tak. Po raz pierwszy? Tak, po raz pierwszy. Imagining you two coincidentally running into each other and then kind of figuring it out who each other was. I know immediately. Was that? I would know immediately. Yeah. Why? I'll never forget your face. Zaaranżował sytuację ten koleś, który był na rowerze. I on chciał się spotkać z tym typem, bo on mu chciał, ponieważ się zmieniło takiego życia, on mu chciał podziękować. Ten, który nie mógł sobie wybaczyć, bo kogoś potrącił, jego życie zaczęło się staczać. Nie chciał się spotykać z tamtym człowiekiem, bo nie wiedział. Ale nie wiedział, że u tamtego drugiego dzieje się dobrze. Nie miał żadnej styczności z nim, nigdy. I on się obwiniał i to poczucie winy go zjadało. Tak. Przede wszystkim życie tego człowieka, który kierował samochodem, zaczęło toczyć w trochę lepszą stronę. W sensie nie chcę tu, wiesz, dalszej historii, no bo nie ma też jej, no bo podcast się kończy w pewnym momencie, jak oni się spotkali i rozeszli. To była taka szansa dla nich. To w ogóle irracjonalnie brzmi, ale na takie dokończenie czegoś, co zaczęli dawno temu przypadkiem, powodując wypadek. W ogóle jaka ciekawa historia. No, bo to jest super podcast. Heavyweight. I myślę sobie trochę o tym panu, nie? Jesteś niewidomy, ty, tak? Że masz problem w swoim życiu, że nie widzisz na jedno oko w ogóle, na drugie widzisz ledwie. Potrąca cię samochód, więc co jest w twojej głowie? Będzie jeszcze tylko gorzej. Będzie jeszcze tylko gorzej. Nie, że nie widzę, też jeszcze mnie auta potrącają. Może za chwilę umrę, nie? I ten typ, który prowadził samochód, też na pewno nie był ucieszony, że potrącił niewidomego, bo pewnie ten pan chodził z laską białą. I nagle okazuje się, że przynajmniej w przypadku tego pana, Janusza, wyszło na lepiej pytanie, co z kierowcą. Mam nadzieję, że też okej. O ja. No. Aż się prosi o to, żeby znając teraz tą historię, którą opowiedziałeś, pokazać panu Januszowi, który odzyskał wzrok, kierowcę, który go potrącił, żeby... O ile on by chciał. O ile ten kierowca by chciał, no. Wiesz, co to mówi? O-o. Ta historia, wiesz, co on mówi? O-o. Wiesz, jaki jest morał? Poczekaj. Jesteś gotowy? No. Tego typu historie tylko pokazują wydarzenia w naszym życiu, które wydają się potencjalnie dramatyczne, druzgocące, które mają zmienić często nasze życie o 180 stopni na gorsze, są wydarzeniami, które mogą to nasze życie poprawić. Mogą być. Tylko potrzebny jest na to odpowiedni przedział czasowy, żeby nie patrzeć na to wydarzenie w takim przedziale dziś, jutro, wczoraj, przedwczoraj, tydzień, ten, tylko w perspektywie lat. I zobaczyć, że ten dołek, który wydawał się dołkiem, jest tylko taką dźwignią zwrotną do czegoś tak, o ja, to jakby tego nie było, to ja bym był gdzieś indziej, a teraz jestem tu i jest super, ale to, że jestem tu super, to dlatego, że tu było nie super. I tak ciekawe korelacja. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, bo być może ludzie mają w swoim życiorysie takie wydarzenia, że na przykład zwolnili mnie z pracy, albo zrobiłem komuś jakieś świństwo i coś tam. I teraz być może życie się tak wyprostuje i twoje ścieżki się wyprostują, że tym wężem, który tak zawija i sobie myślisz, no już dość tej karuzeli życia, już nie mam siły, dojdziesz do takiego punktu i tak pomyślisz, no wow. No wiem, Karol, nie, bo ja pierdzielę, nie, bo ty dołki, ze swoim cynizmem, ty ze swoim cynizmem, Karol, to ja po prostu każdą piękną historię z Dobrej Wiadomości net.pl potrafisz zawrócić. Ja tylko chciałem z tego dołka tą dźwignią, żebyś mi więcej opowiedział o tej dźwigni, która bo jest to dołkiem. Jest, tego typu historie są idealne na Dobre Wiadomości net.pl, na główny baner. Tak, ze 20 lat temu, kiedy internet nie był popularny, nie było takiego przepływu informacji, w wielu miejscach taka informacja byłaby określana jakim tytułem? Cud się zdarzył, no come on, no oczywiście, że tak. No, no to jest właśnie takim niekościelnym, niereligijnym rozumieniu, to jest cud, jako osoba religijna. Przyznasz, że nie dałbyś tutaj elementu Bożego tej historii chyba jednak, nie? Mało co na to wskazuje, żeby się tutaj tym posiłkować. No, bo, no właśnie. Bo też, to jest taki cud, jak to tak rozumiem. Wydaje mi się, że nie na wszystkie pytania trzeba mieć w życiu odpowiedzi. Wydaje mi się, że nie na wszystkie odpowiedzi powinno stawiać się pytania. Ale wydaje mi się, że warto sobie zadać takie pytanie, że skoro Arek to Arkadiusz... To dlaczego PiS niszczy Polskę? To dlaczego Darek to nie Darkadiusz? Co z tym Igorem? Jest jednak Karol Junior? Nie, jest Igor. Monika. Już poszedł wniosek do urzędu. Teraz się rejestruje dziecko przez internet, wiesz? Nie. No. A pamiętasz tę reklamę z lat 90? You wouldn't download a car. Wiu, 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 wiu.
jest to rejestrowanie dziecka przez internet. You wouldn't download a car? Would you register your baby? Ale ja nie kradnę tego dziecka. Dziecko trzeba zanieść, pokazać, przynieść do urzędu normalnie, nalać, tak położyć, tak wiesz. Proszę. To będzie Igor, a pani tak. Czekaj, to jest Maćka Dąbrowskiego odbiorę. Cześć Maciek Dąbrowski, jesteś w Elesie. Cześć, Karol Paciorek, możesz się schować ze swoimi wywiadami, bo ty mu zrobił lepszy. A na pewno, a tak? Maciej, tak, Maćku, jesteś wielkostronniczym. Nie, w końcu marzenia się spełniły. Tak. Maćku, ty, no, tak. No, bo ty dzwonisz. No? To ty dzwoniłeś. Co tam? To ty do mnie dzwonisz. Nie, to ty dzwoniłeś. Jestem na openerze. No. I mogę rozmawiać. Nara. Na razie, cześć. No i rozłączył się. Tak wyglądają twoje rozmowy z Maćkiem? Takie szybkie? Zwykle tak. Czyli on zadzwonił, żeby powiedzieć, że Tymon zrobił lepszy wywiad. Kurka piłka z mojej strony. Mail od Roxany przyszedł do nas. Dziękujemy Roxano bardzo za tego maila. Cześć. Pozdrawiam Karola. Pozdrawiam również. Nie pozdrawiam, nie. Pozdrawiam Karola, który w 1127 odcinku wspomniał o profesorze Bralczyku. Owszem, bolały go trochę nieudolne próby wodka związane z poprawną odmianą. Pozdrawiam serdecznie, Roxana Bralczyk, wnuczka profesora Bralczyka, zamieszkującego słynny Milanówek Miasto Ogród. Ach, Miasto Ogród. Niestety nie mam stosownej stopki. Ja nie jestem tutaj ekspertem od składni języka polskiego, ale jak jest wnuczka profesora Bralczyka zamieszkującego słynny Milanówek, nie wiem, czy jest przecinek przed zamieszkującego, powinien być? Wnuczka profesora Bralczyka, przecinek zamieszkującego słynny Milanówek. Myślnik, miasto, ogród. No, nie ma kropki na końcu, ale jest chyba okej. Ja proponuję tak, proszę zanieść ten mail dziadkowi. Znaczy my tu pokażemy, zresztą to będzie widać. Domyślam się, że profesor Bralczyk ogląda LS-a. Krew go boli za każdym razem, ale ogląda. Na pewno nie. Bo ogląda go w celach naukowych. Karol, pożegnam się z widzami. Trzymajcie się i pozostańcie. Lekko stronniczy!